Jesteśmy w niezwykłym miejscu. Oczywiście na cmentarzu, ale przy tym krzyżu. Krzyż, który ma przede wszystkim wielki wymiar symboliczny. Tutaj szczątki są żołnierzy, którzy zginęli w tych okolicach, ale ten krzyż, jak i wiele innych krzyży, którzy są na naszej, które są na naszej ziemi solecznickiej, symbolizują niezwykły okres w historii, naszej historii, naszych przodków, rodziców i naszych dziadków, którzy w tamte odległe i bardzo tragiczne laty musieli stanąć w obronie własnej ziemi ojczyznej, naszej ziemi, na tej, której dzisiaj mieszkamy. Jak i każdy człowiek zawsze ma wybór, czy pójść drogą lżejszą, nie uczestniczyć w pewnych zagrażających życiu bataliach. Może nawet szukać lepszego chleba, chociaż też niełatwo było, bo był obowiązek każdemu iść do wojska i bronić ojczyzny. Ale ci ludzie, o których dzisiaj mówimy i dzięki Bogu, że doczekaliśmy tego czasu, kiedy o żołnierzach wyklętych, raczej ja to mówię o nich, o żołnierzach niezłomnych, bo ten epitet jeszcze bardziej im pasuje. Oni walczyli i w 1939, i w 1940, i po zakończeniu wojny. Oni walczyli na wszystkich frontach, bo tak się stało tutaj u nas na tych ziemiach. I z okupacją sowiecką, i z okupacją faszystowską, i z nieprzyjaciółmi tutaj, z którymi musieli współżyć i współpracować na co dzień. Były takie właśnie czasy, ale oni nie zdradzili tej właśnie ziemi ojczystej, tych wartości, które się przekazują z pokolenia na pokolenie, bo te ziemie też pamiętają i powstanie styczniowe, powstanie listopadowe i to z dziada na ojca, z ojca na syna to się przekazywało, że ta wartość jest najważniejsza. Wartość wolna ojczyzna i wolny ten skrawek małej ojczyzny. My musimy być dumni z naszych przodków, jesteśmy dumni już od wielu lat, od tego czasu, kiedy nam pozwolono, ale w naszej pamięci, w naszej świadomości to zawsze było, że trzeba pamiętać, trzeba oddać ten dług dla tych ludzi. W świadomości ludzi zawsze ta pamięć była, przekazywała się, ale po 80-tych latach, w końcu 80-tych lat, szczególnie w 90-tych, my zaczęliśmy to wszystko, tę historię jeszcze raz odtwarzać, o każdą mogilę zadbać. I dzisiaj te mogiły w Koleśnikach, w Puszczy Rudnickiej, w Solecznikach, koło Solecznik w Małych Solecznikach i tu w Wejszyszkach właśnie stanęły tam, gdzie one muszą stać. Te skromne krzyże na ich wyczyn, ale one mają ten, jak powiedziałem, wymiar bardzo symboliczny i wielkiej wdzięczności. Tutaj jest mogiła, symboliczna mogiła Jana Borysewicza Kryś. Dowódca Armii Krajowej, właśnie pod jego dowództwem tutaj służyli wszyscy nasi rodzice, wielu krewnych jest tutaj obecnych. Bronili Ejszyszek, były taki czas, że wyzwolili Ejszyszki spod okupacji. Ich celem było bronić ojczyzny, ale pomagać też ludziom, sąsiadom, tym wszystkim, których krzywdzono.
To był lubiany dowódca przez wszystkich, legendarna postać. Od wielu lat poszukujemy jego szczątków, dlatego że gdzie są, jeszcze nie wiemy. Szukaliśmy na majaku tutaj, jak wiecie, koło Iszyszek. Znaleźliśmy szczątki czterech tych osób. Jak na razie badania nie potwierdzają, że tam był Jan Borysowicz Kryś. Dlatego mówię, że pamięć o tych ludziach, ona musi trwać wiecznie, ale jeszcze mamy bardzo dużo do zrobienia. To dużo, ale jednocześnie mało postawić krzyż, pielęgnować mogile. Jeszcze więcej mieć w świadomości pamięć historyczną, to znaczy waszej pamięci. To jest wielkie zadanie dla nauczycieli historii, dla rodziców, dla młodych ludzi, żeby to przeżyć jeszcze raz, zrozumieć tych ludzi, ich bohaterstwo, bo to jest aktualne i dzisiaj. Bo to są wybory, wybór człowieka w każdej konkretnej sytuacji. Nie zdradzić, być wiernym wartości, przysiędze. Być wielkim patriotą, nie tylko deklaracyjnie, albo patriotyzm to przede wszystkim czyn. To jest niezmiernie aktualne. To musimy tutaj wiele lekcji jeszcze odrobić. Wszyscy razem. Tutaj stojąc, przy tych mogilach, przy okoliczności świąt, ale nie tylko. To musi być naszą codziennością. Codziennością wielki szacunek do przeszłości, która była różną przeszłością. I trzeba to tak odbierać. A to, co było dobre, bohaterskie, brać jako materiał do naszej przyszłości. Tak my staramy się tutaj na naszej ziemi solecznickiej żyć. I dobrze, że nam udaje się, że my jesteśmy w tym interesie, w tej sprawie solidarni. A jednocześnie jeszcze jest wiele mogił poza tym cmentarzem, w naszych lasach, w Puszczy Rudnickiej, w innych miejscowościach, na starych cmentarzach, gdzie jest wpis następujący. Zginął śmiercią tragiczną. Lata 44, 45, wiek 20 kilka lat. Tych mogił jeszcze jest sporo. I dzisiaj wszystko będziemy robić, bo tam leżą żołnierze Armii Krajowej. Ci żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni, które też musimy te szczątki przenieść, przenieść na tę kwaterę, która do tego i tu stworzona, bo miejsce jest. I tak będziemy robić. Z Puszczy Rudnickiej Wojciech Stypula. Tutaj niedaleko rodzina Masiuków, jeden z Masiuków, który zginął. Będziemy nadal poszukiwać Jana Borysowicza Krysi, które są wersje różne, oczywiście tutaj w centrum Mejszysza, koło Laźni. Nie musimy w tej uczciwej naszej powinności się zatrzymywać, bo to jest nasz dług dzisiaj żyjących, żeby prawda, bo jak mówił Józef Mackiewicz, prawda jest najważniejsza. I prawdy nie trzeba się bać, bo prawda przede wszystkim trudno, ale ona buduje i dlatego musimy to wspólnie robić. Zwracam się przede wszystkim tutaj do was, bo widzę przed sobą młodych ludzi i chcę przemówić, żeby o tym pamiętali. Dzisiejszy dzień dla was też jako początek wielkiej, wielkiej pracy, ukształtowania swojej świadomości historycznej, jak też zachęcenia swoich rówieśników. I bardzo serdecznie chcę podziękować dla Jego Ekscelencji, pana ambasadora, dla całej placówki dyplomatycznej, dla instytucji Rzeczypospolitej Polskiej, z którymi współpracujemy. I to, co mamy zrobione dla upamiętnienia śladów pamięci narodowej, pamięci historycznej, za to serdecznie dziękuję. Dziękuję.